prosimy trenera Robert Kędziski. Ciężki gratuluję drużynie Stadlowa, bo no, może wygrali, nie wiem, takie jest życie, które przegrywa, będzie wygrywał. Jeżeli chodzi o moją drużynę, no, to można powiedzieć, że najbardziej punktów zabrakło Łaguty, który ostatnio zdobył 15 punktów, a dzisiaj zdobył 1 punkt. No, zawodnicy Stadlowa no, trochę byli lepiej dopasowani, od początku wygrywali starty, my jednak trochę nie mogliśmy wygrać, a nawet jak wygraliśmy start, to zawodnicy po dłużej objeżdżali naszych na pierwszym łuku. No i uważam, że to była ta przyczyna, ale nie możemy załamywać się, musimy się przyjąć na ciężką pracę. Jeszcze raz, ćwiczyć. Łaguta już obiecał, że przyjeżdża z całymi swoimi wszystkimi silnikami, bo zrobił remont ostatnio i mówił, że się nie przestał chodzić, a jechał na tym samym silniku, co zrobił 15 punktów z Gorzowa. Gratuluję drużynie, która dzisiaj zwyciężyła. Wniosanów to jest znakomity zespół, który jest pretendentem do tytułu mistrza Polski. Wiem, jak trudno i ciężko się jeździ w Tarnowie i jeszcze raz podkreślę, to są znakomici młodzi zawodnicy. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, jestem zadowolony, aczkolwiek nie do końca mówię, jak zgubiłem punkt, który, tak powiem, nic więcej by nie wniósł, tylko mój dorobek punktowy byłby większy. Myślę, że nic wielkiego się nie dzieje, dlatego że jazda w ekstraklasie to nie jest w pierwszej lidze. Są trudne, wyrównane zawody. Tutaj są każdy szczegół w biegu decyduje o tym, czy się zwycięża, czy się przegrywa. Więc myślę, że nie należy rozkładać, kiedy się do pracy. Myślę, że ta partia nam otworzy oczy i uruchomi dodatkowe pokłady myślenia i właśnie pracy. Tak. Rozkoszyło jakby z powrotem. No na całe szczęście chyba nie wypadł mi bark, bo to by było trochę inny ból, ale przestraszyłem się ten pierwszy moment, bo urazy barku są dosyć bardzo niebezpieczne. Także po prostu chciałem sobie odpocząć chwilę, żeby jeszcze upewnić, czy później nic tam nie zacznie jakby boleć. Także na całe szczęście zostało tylko przy, że jest wszystko dobrze, temu się cieszę. Że tak powiem, ten tor, jak oni czuli, poza tym też było że zawodnicy, którzy jeździli z Unitarną w Mountain, myślę, Mroczkę i innych, którzy też startowali na tym torze. Tak, to był ich niewątpliwy atut i to wykorzystali. Natomiast myślę, że to jest jeden z poprawnie przygotowanych torów na zawody żużlowe. Poszerzyło Państwu poszywa pogodę? Może i tak, może te opady, które jakby troszeczkę były takie dzisiaj przed zawodami dwa lub trzy razy padało. Być może tak, ale jakby te warunki są równe dla drużyny przyjezdnej i dla gospodarzy, więc jakby dzisiejszy dzień był dla Unitarnów, tak? I nie ma tutaj co ukrywać, natomiast nie szukać głębiej, bo to jest sport, to jest trudny, ciężki sport, który czasami właśnie takie chwile opłata. Więc tak jak powiedziałem, my musimy się wziąć do pracy i zapomnieć o tym szybciutko, a przyjechać do następnych zawodów, które już są lada moment. Okej, dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze ja mam w takim razie jedno, też, żeby dopowiedzieć. Tomek Golo stwierdził, że powiedział tutaj, że w 13 biegu ta rezerwa taktyczna była troszeczkę za późno, bo mecz już w zasadzie był przegrany, był w zasadzie po wszystkim. Pytanie do trenera, czy te zmiany taktyczne nie należy robić wcześniej? No nie, no bo Łaguta przecież w pierwszym biegu pojechał słabiej, w drugim biegu jechał na trzeciej pozycji atakował, to myśleliśmy, że się obudzi. A dzisiaj ja też jestem mądry. Gdyby pan prowadził to spotkanie, też bym powiedział, że dlaczego szybciej nie było to zrobione. Ale każdy jest mądry po zawodach. Dobrze, ja muszę zadać pytanie, proszę mnie. No to odpowiadam. Dobrze. Znaczy ja tutaj podpowiem i jakby wyprostuję, to żadnego błędu nie było. Ja też jakby potem po 10-11 minutach podszedłem i, że tak powiem, zastanowiliśmy się, co zrobić, żeby, ale jeżeli rzeczywiście tutaj ma trochę rację, jeżeli nasz kolega Łaguta jedzie w ostatnim meczu 15 punktów, tak, to jest bardzo dużo i dzisiaj trener mu daje szansę, tak, bo jeden bieg o niczym nie świadczy. Ja też dzisiaj przyjechałem raz na trzecim miejscu, więc to nie jest podstawa, żeby ten go wystawiał. To jest znakomity zawodnik, tak, więc tym bardziej, że wygrał zawody we Francji, czy tam po prostu dobrze pojechał. I ten nie mógł prędzej zrobić tej zmiany, bo zawodnik, który przywozi mnóstwo punktów, ma tę szansę, tak, no rzeczywiście nie wyszło. I potem rzeczywiście w tym 12, 13, 14, 15 to już jakby było no, rozstrzygnięte, ale tutaj ja nie widzę jakiegoś błędu ze strony układania.